Prince of Persia The Lost Crown, najnowsza odsłona z serii gier opowiadających o przygodach księcia Persji. Już po kilku godzinach rozgrywki wiedziałam, że muszę z tej gry wycisnąć co tylko się da, a więc korzystając z okazji, że tą grę przechodziliśmy na transmisjach, stwierdziłam, że również platynowe trofeum zdobędziemy wspólnie, choć nie tylko platynowe trofeum, a wymaksowanie samej gry w 100%. Myślę, że ten film to idealna okazja, aby ukazać moją drogę do zdobycia platynowego trofeum, no i powiedzenia kilku słów na temat mojej opinii, no i oczywiście, czy warto zagrać. Zabieramy się do roboty. Zapraszam. Naszą ścieżkę podzieliłam na osobne etapy, które reprezentują poszczególne grupy osiągnięć. Pierwszą z nich są trofea fabularne, które zdobywamy automatycznie po ukończeniu jakiejś tam części fabuły. W tym przypadku w większości to było pokonanie bossów. W drugim etapie zabieramy się za chodzenie po każdej lokacji z osobna i szukaniu wszystkich przedmiotów kolekcjonerskich, znajdziek i skrzyń.
Etap trzeci. Misje poboczne. Ten etap jest zdecydowanie najkrótszy, ponieważ polegał tylko na ulepszeniu maksymalnie naszego miecza oraz łuku oraz użycia każdej fali atry. I to wszystko. W etapie piątym, czyli ostatnim etapie przed zdobyciem platynowego trofeum, będziemy zajmować się likwidacją przeciwników na rozmaite sposoby. I właśnie tym sposobem udało nam się zdobyć platynowe trofeum. Bardzo się cieszę, bo było to jednocześnie najprzyjemniejsze platynowe trofeum, które do tej pory udało mi się zdobyć, a było ich już kilka. Jeżeli chodzi o moją opinię, to gra całkowicie skradła moje serce. Każdy fan Metroidvanii, gry platformowej czy przygodówki powinien chociaż spróbować ograć sobie ten tytuł. Występowanie wszelakich zagadek, łamigłówek zręcznościowych tylko dopełnia tą grę. I tutaj informacja dla tych, którzy niekoniecznie lubią takie wymagające wyzwania zręcznościowe. Każde zadanie można pominąć, chociaż moim zdaniem te zadania sobie warto wykonywać, ponieważ za nie dostajemy tamtejszą walutę, Xerxesy, za które możemy ulepszyć nasze bronie, czy kupować amulety.
Oczywiście nie samymi łamigłówkami żyje człowiek, mamy tu też wielu, naprawdę wielu bossów, i głównych, i pobocznych. Wszyscy są świetnie dopracowani, żadna technika walki tutaj się nie powtarza. Trzeba używać swoich poprzednich i tych, co zdobywamy na bieżąco, umiejętności, także wszystko jest świetnie zrobione. Jeżeli chodzi o grafikę, warto tu też wspomnieć, że mamy do dyspozycji naprawdę ogromną mapę i każda kraina jest inna, nic tutaj się nie powtarza, nawet przeciwnicy. Więc moim zdaniem gra ta jest świetna pod każdym względem, zachęcam każdego, żeby spróbował. A ja z tego miejsca Wam bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia za niedługo, cześć!